W lutym przyjechali do nas praktykanci z różnych krajów, z Chin, z Japonii, z Indonezji i z Maroka, którzy zostali zaproszeni przez organizację studencką ISEC. Praktykanci mieli za zadanie przebywać w przedszkolach i z dziećmi bawić się, przebywać całymi dniami, uczyć ich swoich języków, kultury i tak dalej. My jako Akademia Nauki postanowiliśmy przeszkolić troszkę tych praktykantów metodycznie, żeby wiedzieli, jakie są metody pracy z dziećmi. Podsumowaniem projektu była impreza Talent Show. Z Chin. Aj, z Japonii. Dzień dobry, jestem dyrektorką przedszkola Kangurek, Aldona Gajkowska. Chciałabym Państwu przekazać parę informacji na temat przepięknego projektu International Kindergarten. Na czym polega program? Przede wszystkim na tym, że studenci z innych krajów przyjeżdżają do Polski. Tu mam na myśli studentów z Indonezji, z Japonii i z Maroka, którzy byli w naszym przedszkolu w miesiącu lutym. Przyjeżdżają do naszego przedszkola, bawią się z dziećmi, uczą, poznają polskie, a jednocześnie, co jest najważniejszym celem tego projektu, to przekazują dzieciom wiadomości ze swoich krajów, ze swojego życia. Były również nauki tańców, nauki piosenek, nauki różnych technik plastycznych. No, wspaniały był finał, podsumowanie tego całego projektu, który odbył się w auli pod nazwą Talent Show. Organizatorem, pomysłodawcą, organizatorem i wspaniałym potem już realizatorem była Akademia Nauk. Gdyby przeglądem tych różnych piosenek i tańców mieliśmy do czynienia również z pokazem doświadczeń, eksperymentów we foyer. Jeszcze raz. Jadwiga Lamparska, dyrektor przedszkola miejskiego nr 15 w Toruniu. W naszym przedszkolu realizujemy program International Kindergarten dzięki współpracy ze stowarzyszeniem ISEC. Jest to program współpracy międzynarodowej i dzięki temu programowi gościmy w naszym przedszkolu wolontariuszki. Akurat w naszym przedszkolu gością panie z Indonezji oraz z Japonii. Uczestnictwo naszego przedszkola w programie International Kindergarten zaowocowało tym, że przy współpracy z Akademią Nauki oraz Stowarzyszeniem ISEC dzieci miały możliwość zaprezentowania umiejętności uzyskanych w czasie realizacji tego programu w auli UMK dla szerokiego grona publiczności. Chciałabym podziękować Akademii Nauki oraz Stowarzyszeniu ISEC za to, że zaproponowali nam udział w tym programie.